Dzień dobry kochani, my właśnie zaczynamy przygotowania do Sylwestra, zakupy zrobione. Mój kucharz duży już jest w kuchni i... I zaczynamy sprzątać, przygotowywać sobie miejsce do pracy. No nie wiem co mogę powiedzieć, zobaczcie wszystko. Trochę się plany pozmieniały, na bieżąco będziemy pokazywać co robimy. Oprócz tego, jako że są do przygotowania, to Klaudia powiedziała, że będzie też z przygotowań pokazywała makijaż, ubrania i tak dalej. No i jedzenie. No wiadomo, nie wykorzystacie sobie tego w tym roku, no ale na przyszły czy na imprezkę. Będzie okej. Sylwestra spędzamy u mnie w domu rodziców i zobaczcie, jak mama się już pięknie naszykowała z Wiktorią i z tatą. Kupili już balony wypełnione helem, czekają na imprezkę, pięknie pasują do zasłon u mamy w salonie. A Kacper już tutaj robi akcję w krojenie baryczeka, mając nadzieję, że coś mi wpadnie na podłogę. A Kacper zaczyna od bulionu, tak? Tak, zaczynamy od bulionu, który będzie nam potrzebny do przygotowania kremu szpinakowego. Najpierw musimy jakieś 4-5 godzin sobie bulionik pogotować. Będziemy mogli lecieć dalej. Jeszcze ogólnie jesteśmy mało sylwestrowo ubrani. Ja mam sweter świąteczny. Kasia też jest w bluzie, jest niepomalowana, nieuczesana. Ale dlatego, że teraz latamy, ogarniamy, ja pomagam Kacprowi. Trochę pewnie też pomogę tacie pogarniać ze sprzątaniem, bo tata dzisiaj sprząta, mama z Wiktorią pracują. Gdzieś tam działają bez, sprzątają, układają. Także no po prostu jesteśmy jeszcze na roboczo ubrani, ale wieczorem będzie zmiana stylówki, będzie makijaż. Jak się uda czasowo, to wmaluję jeszcze mamę, może Olię, także będzie się działo. Wrzucimy wam w opisie przepisy, z których korzystałem, a na bieżąco ja niektóre będę trochę ulepszał, trochę modyfikował, tak żeby było trochę po naszemu, trochę lepiej według nas. Także wszystko macie w linkach na dole. Zobaczcie, tutaj przygotowania do bulionu pełną parą, Kacper już przygotował warzywa. Teraz pełny czosnek nieobrany. Pełny czosnek nieobrany. 2 litry potrzebujesz? 2 litry. Teraz wrzuciłem 1 litr. Zaraz dolejemy drugi. Zostaje na gazie przez... którą mamy? Nie wiem. Właśnie, nie mam, jest 12:19, że... Tak, o 19:00 mamy wydawać zupę czosnkową. Że do tego czasu szpinakowo. Będzie... Szpinakowo. Bulion się już robi. Mam drugi garnek, który będziemy przygotowywać na pulled pork. Najpierw musimy podsmażyć sobie cebulkę, którą kroimy w piórka. Kacper, co robisz? Teraz przechodzimy do wstępnego przygotowania pulled porka. Mięso to była... Łopatka wieprzowa bez kości, to jest około 1,5 kg, wrzucona na wrzący olej i trzeba ją tak delikatnie, ten przepis już robiłem, tak samo jak bulion, będą też takie, których nie robiłem. Trzeba go na wysokiej temperaturze tak podpiec, żeby on miał z każdej strony taką ładniutką skóreczkę. A jak chcecie sobie sprawdzić temperaturę oleju, mała cebulka wrzucona, no i zobaczycie, jak ona reaguje. Każdy wie, taki mały, taka malutka cebulka to nikomu nie szkodzi. Kacper gotuje, a ja myślę nad takim jakimś szybkim obiadem, bo kuchnia w sumie jest zajęta. Ciągle Kacper coś tam gotuje i tak dalej, więc wymyśliłam, że zrobię na szybko może makaron z truskawkami, z serem albo takie racuszki bananach. No zobaczę, teraz coś ogarnę. I mamy w sumie jeszcze w lodówce pierogi ruskie. Akurat do tego roku jest termin, także zjemy, wykorzystamy i wszyscy będą happy. Ja robię sobie trochę proste dania, ponieważ ja tutaj robię pierogi mrożone ruskie. Wiktorii zrobiłam i Kacprowi makaron z truskawkami. A przyjdzie mama i tata, zdecydują, czy wolą makaron z truskawkami. Jedna z osób może zjeść pierogi razem ze mną. A Kacper? A ja co? Ja mam przepyszny bulionik, który a tutaj pokaż, sobie dochodzi. A pokaż, to jest w piekarniku już. I do piekarnika trafił garnek z pulled porkiem. Dolaliśmy tam 3 łyżki rumu. I passaty. I trochę jeszcze passaty, bo generalnie tam była cała passata. Pamiętajcie tylko, że jak robicie passatę, to potem sobie wypuczcie wodą, dodajcie. Wow. A
sok pomidorowy smakuje o wiele lepiej, gdy spełnicie dwa warunki. Wiesz jakie? Dodałem bazylii. Nie. Po pierwsze masło, a po drugie woda. Bo im dłużej się robi, tym lepiej, a żeby się nie poprzypalał, to jest po prostu dolana woda. Pokażemy jak to wygląda, choć pokażemy szybko. Ja wezmę sobie rękawiczkę, Klaudia. Ty otworzysz. I tak to wygląda. Wyśrodka. Wyście, że to będzie kozackie. I to podajesz w bagiecie, tak? A ze szpinakiem? Nie, bez szpinaku, bo ostatnio mi ten szpinak w ogóle nie wyszedł, jak dla mnie, i w ogóle tu szpinek mi nie pasował. Z kapustą kiszoną to może być dobre. Z kapustą kiszoną mogłoby być mamy dobre. Mamy kapustę kiszoną, jak chcesz. Ale tego nie zrobimy, ponieważ to ma być tylko przystawka. To nie ma być coś, co dużo zjesz. Tak samo jak zupa. Zupa jest na start. Cieplutka, aromatyczna, dobra, kremik. Głodny dla niej jest pizza, więc tak? Do tego mamy, spójrzcie, kupiliśmy Lidlu, prawie kupiła bułki, tylko jedna bułka jest, znaczy no każda z bułek, tu jest prosta, tu jest górka, więc tniemy w pół, dół wykorzystujemy do pulled porka, góra w kosteczkę jako grzaneczki do zupki. Szpinakowej. Po prostu. Nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje. I teraz tak naprawdę no to tutaj musi siedzieć z 5 godzin, to się robi już samo. Jak zrobicie to, wkładacie 160 stopni, 5 godzin, robi się samo. Im dłużej, tym lepiej wywar, tak żeby on tak delikatnie sobie dochodził, gdzieś tam może pobulgotać, gdzieś nie. I się czeka. Gotowanie jest proste i przyjemne. Dobrze. Powiedz mi, czemu ci wystaje kieszeń na tyłku? Nie wiem, może coś tam szukałem. Pieniędzy. Może, a to w twojej kieszeni powinienem szukać. Klaudia, masz wszystkie moje pieniądze i a, Wikusia? Wiku, jest, nie jest nasza Wika. Kochana jest dziewczynka. Wika. Nasza kochaniutka. Mama wróciła z pracy i słuchajcie, piję sobie kawkę przed sylwestrową, żeby nie spać całą noc, imprezować. To jest kawa w filiżance od mojej wdzięcznej klientki. I co, zadowolona jesteś? Filiżaneczki, pokaż. Zadowolona jestem, piękna filiżaneczka z włoskiej porcelany. Piękna. Piękna. Tak nas kochają klientki. Piękna. Ale z okazji Nowego Roku czy co? Czy za święta? Ja myślę, że to było takie we wdzięczności za cudowne zabiegi. Z miłości. A przy okazji z życzeniami świątecznymi. No, super, fajnie. Nie mogę oblizywać filiżanki. Boże, tej, nie mogę oblizywać tej. Boże, nienawidzę, potem sobie. Sobie chciałam sobie obliżać. Idziemy teraz, słuchajcie, z mamą się malować. Mama będzie miała fajny makijaż, maluje mamę, potem maluje siebie, jak znajdzie czas i Wiktoria będzie chciała, to może ją też, chociaż nie wiem, czy będzie chciała. Paluszek, mamo. Później tata i Kacper makijaż. Jeszcze paluszek. O, tak. Tak. Słuchajcie, mama wymyśliła, że musi teraz przestawić. Klaudia, nie rozśmieszaj mnie. Słony, ta kółka. Rozśmieszaj mnie. Poprosiła mnie, żebym ją przytrzymała właśnie jak stoi nogami, jak pająk. Dobra, to mi się robi tutaj ten. Ja się coś ciekawi z ciebie. Poczekaj. Kończy to. Teraz jest. Odstęp. Jest. Baruś, też się śmiałeś z mamy? Mama robiła takie numery? Tak, mama świrowała trochę. To było śmieszne bardzo. Mama, słuchajcie, ubiera Liska, dała mi takiego z The Body Shopu ręcznik z guziczkiem. To nie jest do makijażu, to jest do włosów mokrych. Pokaż mi w lusterku, jak wygląda. Ja pierniczę, mamo. Ładne. Ty jesteś taka modna dziewczyna. Nowoczesna. Ej. Przepraszam cię. Nie, nie, to się do makijażu nie nadaje. I słuchajcie, właśnie się malujemy z mamą. Zaczęłam już nałożenie podkładu, korektora, teraz się delikatnie pudrujemy. Mama nie lubi ogólnie bardzo dużo pudru, więc nakładam jej tylko w takie najbardziej newralgiczne miejsca, które mogą się świecić. Ja nie potrzebuję dużo pudru. Tak. Mama nie potrzebuje w ogóle dużo kosmetyku, bo jest taka piękna. Także lecimy z tym sylwestrowym makijażem, będzie dużo błysku. Mama jest odważna dziewczyna, nie boi się kolorów, także zrobimy papugę dzisiaj. I słuchajcie, mama ma gotowy makijażyk. Gotowa, wymalowana. Możesz się szykować dalej. Włosy, stylizacja i gotowe. Kasia, co tam robisz? Bo się leje ten. Ja co robię? Robię salsę prawdziwą. Podgrzewam jalapeno, podgrzewam nawet cebulkę czerwoną, trzy pomidory i byłem specjalnie kupić moździerz. Jalapeno, teraz. Na moździerz. Mamy nie, moździerz. Bo tutaj macie trochę nieświeżo, moździerzu. Brudasy. Tak, co jak babcia twoja? No, lepszy mi się wydaje. Ej. Żartuję. Babcia ma najlepszy na pewno. No, wiem.
ale w czym podajemy litry? I to jest pytanie do pani. W malutkich opakowaniach z ostatniej szuflady są. Czym sobie życzysz, jakiej wielkości potrzebujesz, Kasper? Ja już cię otworzę. Słuchaj, te. No takie... Te bym dowiedziała. To? Tak. Nie. O, to jest płytkie. Wydaje mi się, że takie jest dobre. No. Świetny pomysł. To jaki robimy? Ten? Guacamole? Czy nie? Aha, a jest awokado? A, nie kupiłaś się awokado. Awokado bez awokado będzie. Zrób salsę, zrób coś na nowe. I po prostu daj w dwa, wiesz, wysiąść ci stoły. No. Ile będzie tam? Kasper robi, słuchajcie, salsę do tego, drugą salsę robi śmietanową z liściami limonki. Nie, liściami, z kulką limonki. Powiedziałabym, bardzo dobre. Tak? Pycha. Daj mamie spróbować. To muszę zmienić tam. Babcia Kasper, jak to robi, Kasper mówi. Kasper mówi, że babcia Kasper jedną łyżką. No i bardzo dobrze. Nie marnuje przynajmniej miejsca. Mama. Nie dawaj, bo to takie... Za dużo tego dajesz. Dziepycha. Ale jeszcze trochę dorzucę. Dobre. Nie wiadomo jak? Orientalny. Kasper jest dobry kucharz. Ja już się pomalowałam szybciutko. Nie pokazywałam wam, bo nie miałam za bardzo jak, bo u góry jest głośno, więc stwierdziłam, że nie będę nagrywać. Ale zaraz pokażę wam, co dzisiaj ubieram i będę prasowała nasze rzeczy. Kacpra i moje, także idę do prasowalni. I słuchajcie, tak wygląda nasz outfit. Kacpra koszula i Kacpra jeansy i moja bluzka. I jeansy, także tak będziemy wystrojeni, lecę teraz prasować rzeczy. Wika też się tutaj maluje pięknie. Nowa paletka. Jak ci się spisuje paletka? Dobrze, dobrze. Kasper, słuchaj, zaangażował wszystkich w pomaganie, wszyscy gotują. No ja nic nie robię. Przestań. Mama mi zje. Kasia coś tam działa, tata pięknie kroi ciasto. Na stole już pierwsze pyszności, tutaj są nachosy z Kacpra z sosami, limonkowo-śniadankowy i taki meksykańska salsa. Jakieś tam chipsy, już pierwsze rzeczy mamy poukładane. Słuchajcie, praca zespołowa, w trójkę, robimy creme brulee. Nie tak, mieszaj tak, żeby nie pienić to. No żeby tak na początku jak mieszałeś, to mogło i tak szybko, a później o tak jak teraz. Chcesz wiedzieć, co robimy, co się dzieje? No. Robimy tatara z łososia. Potrzebuję do niego parzony sezam, żeby bardziej podkręcić smak. Będziemy też dodawać limonki. Wszystko będzie owinięte w ogórka, który będzie tak jak... Spójrzcie, bo nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Tym bierzemy ogórka ciach i zawijane tak jak sushi. To będzie takie turbo odświeżające, taka przystaweczka, taka roleczka. A tu mamy, to są tartaletki, które będą miały farsz z serka śmietankowego, z suszonych pomidorów z kaparami i z łososiem wędzonym na zimno. A to jest łosoś, taka pierś z łososia, nie jak to się nazywa, filet. Filet łososia? Filet, tak? Tak. I to jest 400 gram. Pięknie. I to jest grubo siekane tatar. Z grubo siekane. Filet, o! Filet tutaj. Pięknie praszysz sezam, Kasper. Nie każdy tak umie. Ja tak nie umiem, bym rozsypała. Pokręcił się właśnie włosy z mamą i mama robi sobie czerwień na ustach. Pokaż się. Pięknie. Czerwone będzie idealnie pasował do kombinezonu granatowego. I do takiego oka, bo mama ma taki błysk na oku. Widzicie pewnie w lusterku. No coś pięknego, mamo. Cudowna. Boruś, a ty na co czekasz, ciaczku mój? Wcinaj sobie. Wcinaj. My jakby to, słuchajcie, nie puszczamy petard, mamy tylko zimne ognie i takie konfetti wysypywane z takich jakby, no wiecie, rurek. Także nie puszczamy petard, żeby Baruś się nie bał. Baruś w sumie nie wiem czego, bardzo się boi, on bardziej szczeka na petardy, niż tak stricte, nie wiem, chowa się i się boi, ale możliwe, że szczeka dlatego, że się boi i jest wystraszony, także je sobie teraz, niech sobie poje. Jeszcze nie wie, co go niestety czeka o 12. Goście do nas przychodzą o godzinie 20, czyli za 15 minut. U Wiktorii koleżanki już są, no a właśnie Olia z mamą na 20, także mamy 15 minut, ale Kacper jest już na maksa wyrobiony. Tata z mamą pomagali, ja też mu troszkę pomagałam, także z foków robiliśmy się z wszystkim. Zaraz mamy gości i bawimy się. Chłopaki tutaj robią, widzę, chipsy spora. To jest chrust. Mamy przygotowany farsz do tatara.
to będziemy zawijać. Położymy sobie dwa ogórki, zawiniemy to. Mamy pulled porka, który już czeka, już możemy go wkładać, lecz mamy tutaj już creme brulee, który jest gotowy. Musi teraz 30 minut postać, poczekać, złapać dobrej temperatury. Spójrzcie, jak on teraz jest taki ala budyniowy. On jest w tym momencie idealny. Dajemy mu jeszcze 3 sekundy, żeby doszedł i robimy sobie miejsce tu, bo on musi teraz pół godziny czekać, zanim trafi na 4 godziny do lodówki, bo on potem musi być 4 godziny w lodówce, a potem 30 minut znowu będzie dochodził i go kopcimy. Przepyszny... A ty możesz jeszcze takie chipsy? Okay. Ty jesteś na diecie, słyszałam. Ja mogę szybko. Zobaczcie, Kacper już przygotował creme brulee, praktycznie gotowy, teraz w lodówce będzie czekał, nie, a na koniec będziesz upiekał, tak? Najpierw 30 minut on musi dojść. Mówiłeś już, no? Aha, mówiłem, że to jest. Wygląda pięknie. Wygląda pięknie. Okej. Okay. Wrzucamy wyższą, nie pamiętam jaka, 150, chyba 160 na ciasto francuskie. Zobaczcie, wszystko szło świetnie, a nagle otwierają to piekarnik z tatą. I partii czarne zapiekanki. Kacper, co teraz? Nic, ale to ja nie próbowałem, ale twój tata próbował, mówił, że... Czemu nie próbowałeś? No to jest w ogórku, a ja nie jem ogórka. Możesz spróbować, jak robisz sam. Serio? Nie. No co robisz, to czego nie jesz? Dla was. A najlepsze jest to, że potrafię wyczuć smak, który będzie wam smakował. A nie jem. Świetnie. Jesteśmy już, słuchajcie, w trakcie imprezki, już wszystko było, testowaliśmy, jedno Kacper zrobił przepyszne. A teraz uwaga, Kacper będzie robił... Zrobiliśmy tylko pizzy, bo... Mamy za dużo jedzenia. To jest słaba ekipa do jedzenia. Słaba ekipa, ale mamy creme brulee, zaraz będziemy go robić. Tylko musimy najpierw, musi wybić godzina, jeszcze minuta 50. Minuta 50, posypujemy cukier brązowy. Spójrzcie, zobaczcie w ogóle, to już jest... Gotowe. Po wyjęciu z lodówki troszeczkę papieru i odsączamy delikatnie wilgoć, która jest. Jak widać, piękna, oryginalna wanilia została. Posypujemy potem taką dobrą warstwą i opalamy. Odpalamy. Słuchajcie, za minutę. Za minutę nowy rok, także już lejemy szampana i czekamy. Stwierdziłam, że zanim zjem, przyjdę wam pokazać, jakie Kacper zrobił pyszności. Wszyscy się zachwycają, już jedzą, a ja zostawiłam i chciałam wam pokazać. Na górze jest podpieczony taki skarmelizowany cukier, rozpuszczony. No i pod spodem deser, lecę próbować. I słuchajcie, wczoraj już się nie odezwałam, wczoraj, w sumie dzisiaj, bo to było po 12, nagrywałam ostatni raz. Miałam zrobić update co do creme brulee, był przepyszny, wszyscy się nim zachwycali. W ogóle jedzonko Kacper naprawdę bardzo dobre zrobił. Pizzy nie zrobił, bo nikt nie był na tyle głodny i wszyscy powiedzieli nie, Kacper, już nie zjemy tej pizzy, bo była bagietka z pulled porkiem, było ciasto francuskie z takim farszem fajnym. Było naprawdę bardzo dużo jedzenia, przez co no nie mieliśmy już miejsce na pizzę, więc pewnie pizzę zrobimy dzisiaj na obiad lub na kolację. Wstaliśmy, jesteśmy wyspani, dobrze się czujemy. Kacper robi teraz śniadanko, robi szakszukę z czym? Z jajkiem poszę, a do tego robimy krok madame. Czyli? Jajko poszę to jest jajko w koszulce do szakszuki, a oprócz tego takie jakby tosty po prostu z beszamelem, z serem. I na górę też damy jajko, a tylko że zrobimy je na jajku, jajko sadzone na boczku. Kupiłaś mi boczek w plastrach wędzony? No. Na pewno ile? Wystarczy? Tak. Bo na każdego dużo. 3 paski. Dużo jest. No dobrze, no to wtedy po prostu najpierw robimy piękniusi, smaczniusi boczuś, żeby był taki chrupki jak chipsy na patelni, a potem wbijacie na niego jajko. No i czekacie, aż będzie sadzona, no i jakby cała filozofia, ale to jest przepyszne pewnie. Nie wiem, nie jadłem jeszcze. Jak mi się wydaje. W tle, słuchajcie, leci Czarowana, jedna z moich ulubionych bajek filmów, bardzo, bardzo lubię, nie wiem, czy znacie. A w kuchni już wszyscy są zaangażowani, wszyscy gotują. Kacper ma znowu pomocników. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Takie będziemy mieć śniadanie, a w piekarniku... Pyszności. I słuchajcie, no śniadanie było przepyszne, mega kaloryczne, także my chyba z Kacperem przez najbliższe tygodnie to będziemy na siłowni codziennie gościami. Albo na pogorii, na spacerach i tak dalej. Co Kacper?
Jesteś dumny z swojego śniadania? Pewnie to było pełnowartościowe śniadanie, zapotrzebowanie kaloryczne całodniowe, także no. Nie marudź. Teraz więcej nie jemy. Nie trzeba stać przy garach i więcej gotować. Raz zrobiłem i na raz wystarczy. Tak. Na cały dzień. Także takie było śniadanie, bardzo bogate. No wiecie, raz na jakiś czas można coś takiego zjeść, nie, ale no, generalnie chodziło o to, że kurde, no jest nowy rok, dzisiaj nikomu nie chce się stać przy garach. Zaczęliśmy jeść o godzinie 12, więc na spokojnie, będzie przyjdzie godzina 18-19, dopiero wtedy zrobimy pizzę, przyjedziemy znowu do twoich rodziców, zrobimy pizzę. Zjemy zapotrzebowanie kaloryczne na kolejny dzień. Na kolejny dzień. Jutro już nie będziemy nic jeść. Położymy się spać po prostu. Tak. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, chciałam wam bardzo podziękować za tego vloga. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, żeby wasze marzenia się spełniały, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi. No i my wracamy do domku naszego i wracamy tu wieczorem, tak jak kaser powiedział, zrobić pizzę, bo wczoraj zrezygnowaliśmy z pizzy, nie było miejsca w brzuchach, więc dzisiaj musimy wykorzystać składniki i zrobimy pizzę na kolację, a od jutra dieta. Zastanawiamy się z kaserem nad dietą pudełkową, będzie nam wygodniej w ciągu tygodnia. Będzie nam wygodniej w ciągu tygodnia mieć jego przygotowane jedzenie przez catering, także może się uda ogarnąć ten catering, nie? Może tak, zobaczymy. Dokładnie, a teraz już się z wami żegnamy, dziękujemy jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki!